Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia Oreo. Potrzebować będziemy ciasteczka Oreo. Mam tutaj 15 tego ciasteczek. Ciasteczka zmiksuję z 3 łyżkami masła i wyłożę do formy 22 cm. I tutaj też mam 15 deko ciasteczek. Część ciasteczek sobie przekroiłam, dam do dekoracji na wierzch, a pozostałe ciasteczka pokroiłam. W misce mam 600 ml śmietany 30%, 4 łyżeczki żelatyny, pół szklanki cukru, 25 deko serka mascarpone i wanilia do smaku. Ciasteczka zmiksuję i wyłożę formę 22 cm, a śmietanę ubiję z cukrem na sztywno. A tutaj mam żelatynę i żelatynę zaleję paroma łyżkami wrzącej wody i pomieszam do całkowitego rozpuszczenia. Żelatyny nie gotujemy, tylko mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Ciasteczka już mam rozdrobnione, wykładam do formy, dokładnie dociskam i masę ciasteczkową daję do lodówki na 20 minut. Ja to sobie dociskam literatką. Rozprowadzam po całej powierzchni i dociskam literatką. I dajemy do lodówki. Później ubiję śmietanę. Tak. Ja mam taką dosyć wysoką literatkę i dociskam całą powierzchnię. I daję do lodówki. Tak. To mamy przygotowany spód ciasteczkowy, a teraz później ubiję śmietanę i połączę z żelatyną. Żelatynę już mam płynną. Ona musi być letnia i płynna. Formę wstawiam do lodówki. Śmietanę już mam z cukrem ubitą. Dodaję serek, wanilię, i płynną żelatynę. Całość ubijam. Dokładnie należy składniki połączyć. I część masy odłożymy do worka cukierniczego, niewielką ilość, a do pozostałej dodam pokruszone ciasteczka i wymieszam. No, ja myślę, że już mam masę idealnie połączoną.
I teraz jeszcze zbierzemy brzegi. Tak. I przekładam tak z dwie łyżki do worka cukierniczego, a pozostałą część, tak jak już wspominałam, mieszam z ciasteczkami. I wyłożę na przygotowane spód ciasteczko. Wyrównujemy całą powierzchnię. I teraz zrobimy takie rozetki. Z kremu. I do każdej rozetki dołożymy ciasteczko Oreo. I mamy gotowe ciasto bez pieczenia, ciasto Oreo. Wędruje do lodówki na 2 godziny. Tak oto wygląda ciasto Oreo, które wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto Oreo. Ukroimy kawałeczek. Tak oto wygląda przekroju ciasto Oreo. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto Oreo bez pieczenia.